Jedno, czego nauczyła nas ostatnia powódź, to konieczność inwestycji w ochronę przeciwpowodziową, w zbiorniki. Także inwestycje w tak zwaną małą retencję górską mają znaczenie. Z naszą kamerą byliśmy na terenie nadleśnictwa Wałbrzych i tam sporo udało się zrobić w tym obszarze. Jesteśmy na obiekcie, który nazywa się Cysterska Woda. Jest to jedno z 9 zadań realizowanych w latach 2016-2023 na terenie nadleśnictwa Wałbrzych, a związane z małą retencją górską. W ramach tego projektu nadleśnictwo wykonało budowę, przebudowę 20 zbiorników, 19 przepustów, 17 brodów, 5 mostów. Dokonaliśmy również renaturalizacji czy odtworzenia 4 lokalizacji mokradeł. Te 2 obiekty zostały wykonane jako nowe obiekty od podstaw, także to są zbiorniki kopane, wyposażone w szereg urządzeń regulacyjnych, takich jak przelewy awaryjne, studnie piętrząco-opustowe, które umożliwiają nam reagować na zmieniające się warunki. W sytuacji intensywnych opadów deszczu możemy tak regulować poziom piętrzenia, aby tą wodę zgromadzić i bezpiecznie przeprowadzić. A w okresach suszy dbamy o to, żeby przede wszystkim ta woda była gromadzona i oddawana do środowiska, do ekosystemu. Projekt jest też odpowiedzią na zagrożenia związane ze zmianą klimatu. Ostatnio mieliśmy do czynienia z powodzią, a w minionych latach przede wszystkim z suszą. Zadania małej retencji są jakby dwutorowe. To jest przede wszystkim gromadzenie wody, czyli ta retencja, jak sama nazwa wskazuje, ale też przeciwdziałanie skutkom nagłym opadom deszczu. Czyli tutaj mówimy też o skutkach przeciwpowodziowych. Bardzo istotnym elementem realizacji inwestycji małoretencyjnych jest powstanie dużej ilości, nawet niewielkich obiektów, które pozwalają nam ochronić tereny przyległe, w tym infrastrukturę, przed sytuacjami powodziowymi. To, co pokazały nam deszcze i sytuacja z września, na pewno pozwala nam też docenić skuteczność zaprojektowanych obiektów. Zbiorniki pełnią również rolę punktów czerpania wody, czyli mamy zaadoptowane stanowiska, które w momencie potrzeby, czy w momencie pożaru może wykorzystać straż pożarna. Budowa nowych obiektów czy przebudowywanie tych już istniejących od wielu lat są wyzwaniem oraz sporym wydatkiem. Większą część środków udało się pozyskać z Unii Europejskiej. W latach 2016-2023 łączny koszt wykonanych prac przez nadleśnictwo to jest 18 milionów. Z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej to jest 12 milionów. 6 milionów to są środki własne nadleśnictwa, środki lasów państwowych. Gregor Niegowski, Echo 24.